każdy mężczyzna jest powołany do ojcostwa? Poruszymy ten temat z mężem jednej żony, ojcem trójki dzieci i z powołania katechetą Romanem Boydą. Mówimy, że dziecko powinno mieć dwoje rodziców. Czym się różni rola ojca od roli matki? Dzień dobry, witam serdecznie. To by była idealna sytuacja, gdyby dziecko miało obydwoje rodziców. To jest przede wszystkim jego rozwój i dobro małżonków. Czym różni się rola ojca od roli matki? Też bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o ojca, to ojciec przede wszystkim stawia wymagania dziecku, tak? Ucząc w ten sposób, jak pokonywać życiowe trudności, jak być odważnym, skutecznym, szlachetnym i prawdziwym człowiekiem. Prawdziwym i prawym człowiekiem. Ojciec ponadto mobilizuje swoje dzieci do radzenia sobie z problemami, tak? Precyzuje oczekiwania, co stymuluje rozwój społeczny dziecka i wreszcie przygotowuje do dorosłego życia. Psychologowie mówią zgodnie, że dziecku, któremu nie stawiano wymagań, pozwalano na wszystko, pobłażano, ma problemy w dorosłym życiu. Ma taką sytuację, taką postawę bardzo roszczeniową do świata, do całego świata, do wszystkich. Jest nastawione tylko na branie. Ponadto jest o wiele mniej odporne na stresy później, frustracje i porażki życiowe. Miłość ojcowska inspiruje przede wszystkim do pracy nad sobą, do samodoskonalenia, do rozwijania swojej umiejętności. I wreszcie trzeba powiedzieć, że ojciec stanowi też pierwszy wzorzec męskości i to zarówno dla synów, jak i dla córek. Rola ojca to przede wszystkim zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Dobry kontakt na linii ojciec-dzieci redukuje poczucie zagrożenia. Szczera rozmowa z tatą pozwala sprostać różnym trudnościom w życiu. Jeśli dziecko napotyka w swoim życiu trudności, potrafi przyjść z tym do ojca, porozmawiać szczerze, to nabiera pewności siebie, siły, odwagi, samodzielności, odpowiedzialności i wreszcie ma poczucie własnej wartości. Ojciec, to jest bardzo ważne dla wszystkich ojców chyba, ojciec powinien uczyć, co oznacza być sprawiedliwym, lojalnym, prawym, uczciwym, solidarnym. Tak. Ojciec też stanowi model zachowań. Na przykład dzieci obserwując rodziców uczą się komunikacji w relacjach damsko-męskich. Uczą się postaw wobec ludzi, jak traktować męża, żonę. I ojciec wreszcie spełnia rolę, można by powiedzieć, takiego swego rodzaju mistrza, który z jednej strony kształtuje osobowość dziecka, uwrażliwia jego sumienie, uczy uczciwości, odpowiedzialności, natomiast z drugiej strony uczy sztuki życia w tym świecie. Wyprowadza dziecko niejako z domu i otwiera przed nim świat. To jest właśnie mistrz. Natomiast matka, matka to przede wszystkim miłość. Miłość matki jest tak ogromna, że nadaje jej życiu sens i ważność. Miłość matki jest bezwarunkowa. Miłość matki jest bezwarunkowa. Wyraża się to przeświadczeniem dziecka, że na miłość mamy nie trzeba zasługiwać. Ona po prostu kocha z samego faktu tego, że się urodziłem, że jestem. Tak, to jest bezwarunkowa miłość. Matka jest pokarmem, jest miłością, jest ciepłem, jest wyrozumiałością. Takie słowa ją po prostu opisują. I dobrze, żeby taka była. I co jeszcze chciałbym powiedzieć o matce, to to, że relacje z matką, relacje dziecka z matką warunkują jego rozwój emocjonalny. Wymienił Pan dużo cech ojcowskich, odpowiadając na poprzednie pytanie.
Ale czy jest coś jeszcze, co chciałby Pan dopowiedzieć na temat tego, jaki powinien być dobry ojciec? No tutaj dużo można powiedzieć, bardzo teoretycznie, od strony naukowej, ale od takiej praktycznej strony życiowej dla każdego mężczyzny, co jest ważne, to przede wszystkim, żeby każdy sobie zdał sprawę z facetów, że dobry ojciec to przede wszystkim ma być schronieniem, ma być przystanią, tak, w której można się schronić przed całym niebezpieczeństwem tego świata. Taką skałą, niejako ucieczką. Ojciec ma być, dobry ojciec, ma być oparciem w trudnościach. Do niego właśnie można przyjść z problemami. On pomoże przez nie przejść. Dobry ojciec pomoże przez nie przejść. Dobry ojciec ma być obecny w życiu dziecka. Dzisiaj się wydaje, że z tym jest chyba największy problem. Dobry ojciec ma być obecny w życiu dziecka. To jest taki ojciec, który interesuje się sprawami dziecka. Jest z nim. Ma być dobry ojciec, ma być też doradcą i przewodnikiem. Doradca i przewodnik. To do niego, do ojca właśnie takiego może zwrócić się dziecko i nie bać się wyśmiania, oceniania ciągłego. Doradca i przewodnik. A więc trzeba tu mieć bardzo duże wyczucie. Dobry ojciec to jest przede wszystkim ojciec, który jest ojcem przebaczającym. Czyli takim, który nie chowa urazy. Dobry ojciec jest to ojciec, który jest godny zaufania. Taki powiernik, tak? Jak dobra psia psiułka, tak? Bififi. Ale po prostu mężczyzna. Taki może być mężczyzna i powinien być jako ojciec. Ojca pokazuje się często jako tego, który pilnuje dyscypliny w domu, trzyma dzieci w ryzach. Na czym w takim razie polega czułość ojca? Na początku warto zauważyć, że sposób i częstotliwość wyrażania miłości gestem fizycznym będą w dużym stopniu zależeć od emocjonalności zarówno ojca, jak i dziecka, a ta może być różna, jak wiemy. Szczególnym znakiem troskliwości i delikatności ojca wobec dziecka jest jego gest, czy gesty czułości. Wszyscy znamy przypowieść o synu marnotrawnym. Czułe gesty ojca wobec syna marnotrawnego winny być odczytane przez wszystkich ojców jako wyzwanie i symbol. Cóż to znaczy? Ukazują one bowiem, jak bardzo ważne w wychowaniu dzieci są fizyczne gesty czułości. Szczególnie w momentach dla dziecka trudnych. Ojcowie winni mieć świadomość, iż dziecku potrzebny jest fizyczny kontakt. Nie tylko z matką, ale także z ojcem. Ojcowskie przytulenie, pocałunek, przebywanie na kolanach, czy w ojcowskich ramionach wreszcie. Gesty ojcowskiej czułości są językiem akceptacji i miłości. A kim jest ojciec w życiu syna, kim jest w życiu córki? Jaka jest różnica? A jest różnica. Jest. W życiu córki przede wszystkim jest gwarancją bezpieczeństwa. Jednym z większych błędów popełnianych przez ojców jest ośmieszanie, trywializowanie, dokuczanie dziecku w sprawach dla niego ważnych, szczególnie dla córki. Trywializowanie jej problemów, ośmieszanie, jak się ubrałaś i tak dalej. Kiedy ojciec i córka czy córki chcą mieć dobrą relację, muszą przede wszystkim spędzać ze sobą czas. A więc odpowiedzią na to pytanie jest czas, o relację, czas. Musi być dialog, który jest oparty na szczerości i na otwartości przede wszystkim. Bo bez rozmów na temat swoich radości i trosk, czy porażek i marzeń, córka nie zrozumie troski ojca przejawiającej się w stawianiu jakichś wymagań. Natomiast ojciec bez tych rozmów, bez tego spotkania nie zobaczy tych znaków, tego zachowania, tego stroju córki, przez które córka demonstruje swoje potrzeby. Takie proste słowa. Ślicznie wyglądasz, masz ładną bluzkę.
To są bardzo proste słowa i gesty ojca, które u dorastającej dziewczynki wpływają na kształtowanie się w niej poczucia akceptacji siebie jako kobiety później. Dziewczynka przytulana znajduje w ojcu oparcie. Tworzy w swej psychice obraz siebie jako osoby wartościowej, potrzebnej, silnej wewnętrznie, zdolnej wreszcie do radzenia sobie z problemami. Natomiast w życiu syna ważne jest tutaj, aby podkreślić to, że ojcostwo fizyczne warunkuje ojcostwo psychiczne. Mężczyzna nie ma wrodzonego instynktu, tak jak matka. Musi nauczyć się być ojcem, co wynika z ogromnej odpowiedzialności za swoje dziecko. Ojciec jest osobą, która pokazuje drogę działania. I to szczególnie dla syna. Pokazuje mu drogę. Wprowadza go w świat wreszcie ojciec podróży, przygody, jak również ładu i dyscypliny. To dzięki ojcu szczególnie syn nabywa pewności siebie w kontaktach społecznych oraz podejmuje różnego rodzaju działalności. Mówiąc krótko, ojciec to autorytet i przewodnik. A od kogo możemy uczyć się tego, jak być wzorowym ojcem? Odpowiedź jest prosta. Może na pozór, ale prosta. Od tych, którzy byli dla nas samych autorytetem, pomagali nam się rozwijać i dojrzeć. Problem jednak zaczyna się wówczas, gdy takich ludzi wokół nas nie było. Nie było ojca, nie było wujków, nie było dziadka czy wychowawców. Nikt z nas jednak nie jest doskonały. Jeśli jesteśmy ludźmi wiary, to niewątpliwie spojrzenie na Boga może nam samym pomóc odkryć godność mężczyzny. I to zapatrzenie pomoże stać się dzięki oczywiście osobistemu też wysiłkowi oparciem dla innych. Tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Aby nauczyć się, jak być dobrym ojcem, trzeba jednak najpierw, począwszy od lat dziecięcych, uczyć się, jak być dobrym mężczyzną. Już w okresie dorastania należałoby więc uświadomić chłopcom, że ich dojrzałe ojcostwo w przyszłości będzie zależeć od zdobywania prawdziwej męskiej tożsamości w okresie młodości. Stąd też należałoby przestrzegać ich i chronić przed fałszywym pojmowaniem i przeżywaniem własnej męskości. Młody człowiek, nie mając głębszego doświadczenia życiowego, może mylić iluzję z rzeczywistością, kłamstwo z prawdą. Mit męskości z codziennym, zwyczajnym byciem mężczyzną. Mówił pan, że ojciec musi wpierw stać się mężczyzną. A czy rolę ojca może pełnić kobieta, na przykład samotna matka? Czy są takie cechy i wartości, które tylko mężczyzna może dać dziecku? Życie pokazuje, że bardzo często rolę męża, ojca przejmują kobiety. Radzą sobie z tym lepiej lub gorzej. Są sytuacje, w których bardzo ciężko jest mamie czy żonie czy kobiecie po prostu zastąpić ojca. Osobiście uważam, że tego nie da się zrobić. Jest zawsze coś niepełne. Można kształtować, można ukazywać ten świat, ale męskości, bycia mężczyzną, męskość może nadać ci tylko inny mężczyzna. To w kontakcie tylko z drugim mężczyzną, w grupie rówieśniczej, później w pracy, koledzy, autorytet właśnie, drugi człowiek. To nie musi być ktoś z rodziny. On ci nada męskości. Mamie na pewno jest to bardzo trudno.
Ona może zastępować ojca, może go kształtować, pokazywać życie, ale osobiście uważam, że męskiego wzorca nie da się zastąpić dla rozwoju chłopaka. Tak samo jak dla rozwoju córki. A księża i zakonnicy żyjący w celibacie realizują w jakiś sposób powołanie do ojcostwa? W chrześcijaństwie jest pewien typ ojcostwa. Ojciec występuje w charakterze mistrza, wokół którego gromadzili się uczniowie. I to jest cała historia chrześcijaństwa, 2000 lat. A więc mamy takiego mistrza, ojciec, mistrz. I chciałbym wyraźnie podkreślić, że to właśnie osoby duchowne, bracia zakonni, księża, to oni rodzą ludzi do wiary. Rodzą dobro w duszach ludzkich. Bóg, to od Niego wszystko bierze swój początek. Zarówno ojcostwo naturalne, jak i ojcostwo duchowe. I dobrze, jeśli właśnie taka świadomość będzie w nas się kształtowała. Błogosławiony prymas Wyszyński dobrze to rozumiał i dlatego bardzo często mówił do ludzi: kochane moje dzieci, dzieci kochane. A ojciec Leon Knabit swego czasu powiedział, że pielęgnowana wiara wraz z modlitwą i umartwieniem daje gwarancję dobrego ojcostwa i wytrwania. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo za Pana czas i za wywiad. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.